ale dziś będzie się działo. Wiadomo, to jest gra, a super piątka gry tej tajemnicę zna całą i będzie się działo. Wiadomo, to jest gra w kosza. Otwórz serce i pokochaj kosza. Otwórz serce i pokochaj kosza. Do naszej wejdź rodziny i nie daj wygrać innym. Zawsze my zwyciężymy, nikt tutaj nie przegrywa. Nadzieję masz od dawna, nadzieja to jest magia. I kosz to jest magia, kto gra ten nie przegrywa. A wygrywa, wszystko? Ten wygrywa, wszystko? Zaraz wejdziesz na boisko, masz się bawić piłką. Więc otwórz serce i pokochaj kosza. Koszykarze. Wszyscy niecierpliwie czekają na jutrzejszy mecz. Pokonamy drużynę Wudu. Nie wiem. Przecież oni mają nadzwyczajne moce. Robią dziwne sztuczki. Jesteś pewna, że wygramy? Oni uprawiają magię. Ach, nie, to jakieś bzdury. Oto oni. Panie i panowie, przygotujcie się na ponowne spotkanie z Wudu. Przeklęta piłka. Masz rację, nadal robią kolosalne wrażenie. Witaj, super piątko. Siostrzyczko, jak się zdaje, nawet żywioły nam sprzyjają. Do busa! Albo złapcie się czegoś szybko! Brawo! To się nazywa wielkie wejście. Proszę mi wierzyć, nie mamy aż takich mocy, żeby wywołać tornado. Jacyś dziwni, widziałaś? Katastrofy przyciągają gapiów. To normalne, ludzie martwili się o nas, jesteśmy przecież znani. Nie bój się, wszystko gra.
Jakiś problem? Nie wiem. Mam wrażenie, że nie podoba się im wasz wygląd. Ach, to. Niestety przywykliśmy do niego. Chłopaki! Idźcie poszukać tablicy do kosza. Ja zostanę z dziewczynami, żeby uprzątnąć boisko. Spotykamy się u mnie w domu. No ładnie. Do sprzątania dziewczyny. Jak zwykle. Wolisz szukać tablicy? Nie. Chłopaki, przynieście mi tablicę. Tony jest zabawny. Jak można coś znaleźć na tym pobojowisku? Tak, to fakt. To jakby szukać uczciwego zawodnika w drużynie gadów. Mike! Melonik! Ten tam! To on wywołał tornado, kiedy zakręcił piłką! Gadasz bzdury! Ależ nie! Tablica tu, piłka tam! Widziałeś? Co takiego? Nic! Halo, proszę pana, widział pan może przelatującą tablicę do kosza? Wiem, że to może brzmi trochę dziwnie, ale tornado porwało z boiska tablicę do kosza. Nic nie widziałem! Dajcie mi spokój! Ja się w nic nie mieszam! Patrzcie! Tablica wylądowała tam! Jest... u Tonego? Co się dzieje? Czego oni jeszcze chcą? Denerwują mnie. Nie prowokuj ich, Mio. Jeśli masz coś do nas, powiedz nam to prosto w oczy. Spokojnie, muszko. Och, jak Tony to zobaczy. To wcale nie będzie łatwe wyciągnąć ją stąd i zanieść na boisko. To są czary wudu! Wiem na pewno! Czary wudu? Chwila, uspokójmy się. Wiem, że drużyna wudu roztacza atmosferę niezwykłą. Robią to, żeby onieśmielić rywali i wygrać mecz. To wszystko! Wszyscy widzieli tego wymalowanego faceta w meloniku. Zakręcił piłką i sprowadził na nas tornado. Może już pora skończyć z tymi bredniami? Nikt nie ma żywiołów natury na pstryknięcie palcami. W samą porę, muszko. Ha? Ale... wywołała burzę! To przez nią! Dobra, może czekając na powrót Tonego zagramy mały mecz trójkami. Zgoda. Gramy? Nie mam szczęścia! Nie masz szczęścia! W porządku? Tak! To niemożliwe! Opuśćcie żaluzję! Idę zobaczyć, co się dzieje na tarasie! Pogoda wciąż się pogarsza. Tak, masz rację. Znajdziemy się w ciemności! Z tymi... Mia, to wudu! Oni uprawiają magię! Rządzą żywiołami! Masz rację. Gdy muszka wpadła w gniew, rozpętała się burza z piorunami. Wiedziałem! Opowiadasz straszne bzdury, Leo. Na dziś zapowiedziano burzę i tornado. To zwyczajne zjawiska atmosferyczne. Latem to norma. Sam się przekonaj. Patrz.
Te prognozy są nic nie warte. Tak naprawdę to była czarna magia. Ja ci to mówię. Udowodnię ci to, nagram. Przestań zmyślać, Leo. Słyszysz, to wszystko da się logicznie wyjaśnić. Chciałbym mieć taką pewność jak ty, panienko. Patrzcie, on czaruje. To tylko proszek na szczęście. Nie ma się czym przejmować. Wombat jest trochę zabobonny. Ten proszek nikomu nie zaszkodzi. Wombat się uspokoi i nic się nie stanie. Dobrze usłyszałem? Proszek wudu? Uspokój się, przecież powiedziała, że to nieszkodliwe. Co? O co chodzi? Powiedzcie mi, mówcie! Co tu się dzieje? Mija, widziałaś? Ten proszek wodu właśnie ją oszpecił. Chcesz więcej dowodów? Powiedz mi, czy w twoim proszku nie ma przypadkiem mielonych orzeszków? Nie. Ale są w proszku, który ma przynosić pecha. Otóż to. Tak podejrzewałem, ktoś podmienił ci proszki. Prawda jest taka, że Mija ma ciężką alergię na orzeszki, ale to tylko alergia. A ja ci mówię, że to straszne czary! Jakieś problemy? Realizujemy nasz plan. Podmienimy piłki. Stella chce dowodów, to będzie je miała. Jest tu ktoś? Pokaż się! Co to za hałasy? Ja... piłka rusza się sama! Sam widziałem, mam film! Przyzna pan, że to dziwne. Musi być jakieś logiczne wyjaśnienie. Zobaczcie. Prowadzą... do busa. Nie ma nikogo. Ale spójrzcie tutaj. Pomóżcie mi. Wygląda na wygodną dwuosobową kryjówkę. Chyba nie przyjechaliście sami z Nowego Orleanu. Stanisław i Andrea. To oni, jestem pewien, baronie. Ale co oni mają wspólnego z tą sprawą? Chcą, żeby nas wykluczono z turnieju za uprawianie czarnej magii. Zabroniłem im grać w kosza aż do końca turnieju. To kara za to, że zniszczyli moje laboratorium. A teraz chcą się zemścić. Patrzcie, podręcznik elektroniki. Mamy wyjaśnienie latającej piłki. Odkryli nasz
naszą kryjówkę. To nic takiego, siostrzyczko. Działamy dalej. Nie, nie wejdę na boisko w takim stanie. Nie chcę, by publiczność to zobaczyła. Ale wpuść nas do środka. A chcesz magiczną radę na cerę? Serio? Udało się. Ściągnęliśmy tablicę. Teraz trzeba tylko zanieść ją na boisko. Natomiast ja już wiem, jak powstrzymać bliźniaki. Będę potrzebował waszej pomocy. Mia jest gotowa. Gorąco przyjmijcie naszą nową królową kosza. Tadam! Postanowiłam przyjąć modę w stylu wudu. Jesteś piękna, Mio. Patrzcie, mówią o nas. Czy drużyna wudu uprawia czarną magię na turnieju koszykarskim? Takie pogłoski wywołał film zamieszczony w sieci, który pokazuje oszpeconą dziewczynę. Proszę zabrać dzieci sprzed telewizorów, żeby nie miały później koszmarnych snów. Leo, coś ty narobił! Zamieściłem filmy na moim blogu, jak zwykle. Chyba zaraz cię uduszę! Mówi dalej. Nasz dziennikarz zdobył wypowiedź byłego zawodnika tej drużyny, który pragnie zachować anonimowość. Jego słowa nie pozostawiają wątpliwości. Ekipa wudu chce wystraszyć swoich rywali. Nie cofną się przed niczym. Są gotowi nawet zastraszyć ludność. To Andrea poznaje jej głos. Jak ona może rozgłaszać podobne kłamstwa? Niech szybko stąd wyjadą. Boję się ich. Przysięgam, że nie pozwolimy im wygrać meczu w ten niecny sposób. Nie chcemy tu takich rzeczy. Hej, kochani, chyba się tym nie przejmujecie. Co się dzieje? Gdzie są wszyscy? Pochowali się w domach. Boją się wudu. Mam wrażenie, że nie jesteśmy mile widziani, Tony. Czy nie lepiej odwołać nasz mecz? Nie odwołuję się meczu. Przenigdy! Jeśli wygramy, zlinczują nas. Być może, ale nie ugniemy się pod presją. Zagramy mecz! Ale jak się teraz dostaniemy na boisko? Po prostu przejdziemy. Spokojnie. Ja wiem, to ta piłka sprowadziła tornado. Zechce pan to powtórzyć? Kochani, idziemy! Nie ma się czego bać. W drużynie wudu nie ma czarowników, tylko zwykli koszykarze. Żadnego śladu bliźniaków? Mamy program do wykrywania nadajników krótkofalowych. Jeśli będą majstrować przy piłce, będziemy wiedzieli, gdzie ich szukać. Gramy! Wszyscy na miejsca! Teraz śmiało! Mam sygnał!
czar na piłkę! Bliźniaki nie powinny widzieć, jak do nich podchodzę. Pańska kolej. Czarna magia! Oszustwo! Do niej nadeszła odpowiednia chwila. Warto skorzystać ze sztucznej mgły. Wszyscy na miejsca! Co on tam robi? Koniec zabawy. Przejrzeliśmy was. Na dziś już koniec z magią. Mam dość waszych pomysłów. Dość! To oni! Właśnie to są czarownicy. To nie była ekipa wudu. Przeproście gospodarzy i drużynę wudu. O, przepraszamy. Wyjaśnijmy to raz na zawsze. Tu nie ma czarowników. To tylko dzieciaki, które naszpikowały elektroniką piłkę i bawiły się nią na odległość. To wszystko. Skoro tak, to może wrócimy do gry. Musimy dokończyć mecz. Tak jest! Uwaga, za chwilę koniec meczu. Jeszcze 3 sekundy. Brawo, Super Piątka. Wygraliście bez magii. Uratowaliście naszą reputację. Tak, i to wcale nie były czary. Co pan zamierza zrobić z bliźniakami? Lubią niebezpieczne zabawy. Dostali zasłużoną karę. I położyłem kres tym głupstwom. Noszą ośle czapki. To jest dobry pomysł. Cześć!